Witam wszystkich. Dzisiaj będzie rozkręcenie wszystkich pięciu dysków, które kupiłem na Allegro za 60 zł. Ja już przed chwilą rozkręciłem jeden, ale niestety nie nagrywał mi się głos, także anulowałem nagrywanie i teraz zaczniemy wszystko od początku. Powiem wam, że najpierw zaczniemy sobie od dysków Perteka, które mam 3. I powiem wam tak. Lecimy od razu z nim pod mikroskop, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda ta płytka po rozkręceniu tego dysku. Albo najpierw wam jeszcze tylko tak z grubsza pokażę na głównej kamerze. Dobra, wyjaśnimy już szybko. Jedna kość pamięci, kontroler, z drugiej strony druga kość pamięci. I na tym tutaj cała filozofia tej płytki się kończy. Bardzo prosty dysk SSD. Naprawdę, jeżeli chodzi prawdopodobnie o naukę naprawiania dysków, to będzie świetny materiał do próby naprawienia. Tylko jedno jest najgorsze, wiecie co? Że te dyski zalewają jakimś takim klejem, co jest masakra potem w wylutowaniu takich elementów. Lecimy sobie pod mikroskop, zobaczymy jak on wygląda. Dobra, i co? Już mi teraz HD60 zamarł. Deaktywuj, aktywuj. Ok. Dobra. Mikrofon działa, działa. Także tak o. Najpierw zobaczymy sobie, jak to wygląda. Układ 29-4D-5-3-8. 8 nóżek. Jest jakiś pierwszy do rozkminienia bardziej ciekawy element. Tutaj ta kość pamięci, prawdopodobnie 64 giga, czy jakoś tak. Mikrokontroler lub kontroler, jak to tam woli. I ma oznaczenia następujące, postaram się ostrość złapać. W którą stronę będzie najlepiej? To SM2258XT0AB N0FB9600TW, czyli prawdopodobnie Tajwan, fabryka 4D. Być może jakiś budynek oznaczenie, czy jakoś coś w tym stylu. No i na samej górze 1723. Czyli jakby się uszkodził ten kontroler, to trzeba takiego kontrolera szukać gdzieś na chińskich stronkach. Być może tanio można go wyrwać. Tutaj w ogóle jest puste pole, tylko nakulkowane na jakiś też układ. Prawdopodobnie jakiś procesor, bardziej mi to wygląda. Power Management. Bardzo podobny ma wzór jak w BlackBerry, pewien układ. Dobra, lecimy dalej. Tutaj wszystko jest niby ok. Jeżeli chodzi o złącza, to nie są raczej uszkodzone. Widać, cyna jest wszędzie elegancko zrobiona. Posiada jakiś bezpiecznik, tutaj chyba widzę. Dwie diody. O, fajnie, 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 dwie diody. To powiem wam, że z ciekawości bym to sprawdził podłączając pod... zaraz wam pokażę. Pod coś takiego. To jest do dysków SATA. Dobra, podłączymy sobie ten dysk i zobaczymy, czy te diody w ogóle się zaświecą. Wejście liniowe, mam dźwięk, mam. Dobra, działa. Czasami jak podłączam coś pod USB-ka, to mi w OBS-ie gubi te wejście liniowe. Dobra, HDMI grabber. Ja postaram się podłączyć go tutaj, tak żebyście zobaczyli te diody. Czy może będzie lepiej na tej głównej?
Dobra, spróbuję na tym podłączyć. Uwaga. Podłączamy, w ogóle zobaczymy, czy coś się stanie. W ten sposób muszę złapać. Słuchajcie, świeci się czerwona dioda. Ale niestety, jeżeli chodzi o menadżer zadań, to nie jest, to jest nic niewykrywane. Zobaczmy sobie to pod mikroskopem. Czerwona dioda się świeci. Gdzie ona jest? Jest tutaj. I tu z boku mamy prawdopodobnie zieloną, ale niestety dysk nie jest wykrywany. I pytanie teraz, o co kaman? Być może jest jakaś błaha usterka, która nie pozwala uruchomić tego dysku. Tutaj mamy układzik jakiś ANCD6A, tranzystor prawdopodobnie. Jakieś cewki tu mamy. J1, czyli jakieś łączenie. No i tutaj jakiś kwarc mamy. 50M, 5000M. Tutaj to nie wiem. Dobra, czyli wychodzi na to, że gdzieś tu mamy zasilanie, 5V leci na całą płytkę. To będą raz, dwa, trzy, chyba, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mi się wydaje, że leci 5V. Czyli ja wam pokażę, 5V leci tutaj, raz, dwa i trzy. To wchodzi, że leci na ten bezpiecznik 5V. I dalej gdzieś tam. Dobra. Jeszcze płytka. Czerwona dioda. Nie jest wykrywany przez przez komputer. Dobra, teraz lecimy sobie z następnym dyskiem. Druga sztuka. Druga sztuka. Zrobiłem sobie taką rozdzielczość, taką, dobra, tutaj jaką mam? Taką samą, ok. No, tutaj mam opóźnienia duże. Także tutaj nie ma żadnej śrubki w ogóle, nigdzie. A nie, to jest SanDisk. Dobra, HyperTeka. Znowu jedna śrubka z boku. Na bok i w zasadzie dysk mogę już otworzyć tak jak zrobiłem to poprzednio, czyli 0,71 mm kosteczką. Ale te kostki z AliExpressa są badziewne, już się połamało. Ja pierdziel. Nie wiem jakiego oni tam tworzywa używali, ale badziewne na pewno. Dobra, zobaczymy teraz grubszą kostką. No a jak popatrzcie się, to wystarczy tylko tutaj złapać. Odciągnąć, już nam wychodzi ten dysk. Dobra, drugi dysk to będzie HyperTeka.
od razu sobie lecimy pod mikroskop z nim, czy jest taki sam. HDMI grabber. Numer jakiś tutaj taki. Co on mi teraz tutaj kręci? A, zablokował się. Dobra. Może ja usunę to tego. Dobra. I tu mamy też pamięć SH. S8HHGD8S4BS BEB0 730. Dokładnie taka sama konstrukcja. Też brakuje jakiegoś elementu. Numer jakiejś płyty. Dobra, lecimy sobie z odkręceniem tego dysku i zobaczymy go z drugiej strony. Też go podłączymy pod ten adapter z serii ATA. Zobaczymy, co nam pokaże. Się zastanawiam, jak już by człowiek bardziej rozkminił te dyski twarde, czy jest jakaś szansa, że uda się je ponaprawiać. Dioda. Dioda LED, druga dioda LED. Znowu jest ten bezpiecznik. Mamy ANCD6A, jakiś tranzystor, jakiś układ ZY6SA. Ciekawe, co on robi. No i tak samo tutaj kwarc 5000M. Chyba DTQ, coś takiego. Kurde, oznaczenia jak jakiejś tej, rzymskich tych. Tutaj mamy znowu jakiś układzik. 294D637. 8 nóżek. Ciekawe, co to może być. Pierwsza nóżka, oznaczenia. Tam gdzie kropka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem jest. Ósma nóżka tam, gdzie mamy te 29. Tutaj znowu jakiś ten. No i tak samo mikrokontroler SM2258XT G4AB, przepraszam, N0FB9600 Taiwan 4D, czyli w tej samej fabryce. No i zobaczmy, co się stanie, jak podłączę pod ten mój magiczny, moją magiczną przejściówkę. Diody są tutaj, te dwie. Która dioda się zapali? Zapewne czerwona. Halo, jestem? Słychać mnie. Dobra, słuchajcie, tutaj już w ogóle nam się dioda nie świeci. Zero reakcji. To jest ciekawe. Co tak naprawdę było przyczyną niedziałania tych dysków, nie? Ja sobie zobaczę tutaj tak szybko na menadżera urządzeń, na dyski. Ok, ja sobie uruchomiłem menadżera urządzeń. Czekajcie, odepnę na chwilę. Nie, nie. Mam. O, świeci się teraz na czerwona dioda. Czyli ten sam problem, co z tamtym dyskiem. Tylko ciekawe, co to oznacza. Czerwona dioda, no pewno jakiś problem. Dobra, lecimy sobie teraz z SanDiskiem. Mam nadzieję, że SanDisk będzie bardziej skomplikowany. Mam śrubki, dobra. Też cztery śrubki w SanDisku. SanDiska sobie odłożę tutaj, śrubeczki na bok. SanDisk. Ile ja już nagrywam, kochani? 14 minut. No to nie tak długo, tragicznie. 14 minut. Dobra.
SanDisk. Okej. Coś takiego. Szybki podgląd na głównej kamerce. Taka płytka malutka. Jedziemy z nią. Nawet śrubek nie ma przykręconych. Pod spodem jest taka jakby termopad. Ok, to jest SanDisk. To sobie go odłożymy gdzieś na bok, obudowę. No i lecimy pod mikroskop. Zobaczymy, co się dzieje z tym dyskiem. No i tutaj już mamy troszeczkę bardziej zaawansowaną tą elektronikę. Bo mamy SanDisk. To być może jest kość pamięci. Mógłbym tą stronę dał, odczyta. Dobra, odczyta. Więc numer to jest jakiś 0547B032G. Dobra, kumam, 32 giga kość pamięci SanDiska. I tych kości jest raz, dwa. Tak, już widzę, dwie są. Jedna jest tutaj, druga jest tutaj. 0,5478,032 giga. Czyli 32, 32, już mamy 64. Z drugiej strony są też dwie kości. 0,32 giga. I druga jest po tej stronie. Czyli 4 kości po 32 giga. W SanDisku mamy. I teraz tak. Lecimy dalej. Kontroler, który ma tutaj napis 88. Może jakoś lepiej mi się uda to złapać. Okej, tak jest najlepiej. Tak się zastanawiam, czyli świat opada tak i tak pod kątem, dobra. 88SS1074-BSW2 TPH2690.2JW 1715B1ETW, czyli Tajwan. Taka rozkmina jest tego kontrolera, jakby co. I teraz tak, z boku, co my tu mamy? Nany A1721. I teraz będę czytał ten numer NT5CC 128M 161P myślnik D1B 710-171W0EF7 Tajwan. Czyli to będzie chyba kość DDR3. Prawdopodobnie chyba 1 giga, nie wiem dokładnie. Musiałbym sprawdzić teraz po numerach. Ale to jest DDR3. I kurczę, oczywiście musi być poklejona, bo jakby inaczej. SanDisk musi kleić i to jest takie twarde jak żywica. Ja nie wiem, czym to usuwać, szczerze mówiąc. Nienawidzę tych klejów. Żywicznych oczywiście. Są masakra. Człowiek potem nie może spokojnie wymienić żadnego elementu, jakby chciał nawet. Tutaj nie wiem, co to jest za układ, szczerze mówiąc. 9040VM509 UH15J. Nie wiem, co to jest za element. Trzeba będzie go rozkminić potem. Dobra. To jest oczywiście SanDisk. Tutaj jeżeli chodzi o złącze, to jest wszystko ok. Też mamy kwarca X1. Co na nim pisze na tym kwarcu? Jestem ciekawy. LD. Tam 1D.
powiem wam, lipa, no naprawdę. Takie oznaczenia w ogóle nic mi nie mówią. I weź to potem, kurde, z rozkmin. A jaki tu ma siedzieć kwarc? No pewnie przy rozkminieniu tego kontrolera, datasheetu i tak dalej. Może tam byłoby coś napisane w informacjach, jeżeli się łączy z nim. No SanDisk na pewno jest bardziej skomplikowany. Tutaj mamy następny jakiś układ. Malutki R80X702. Rezystorek 000. No, SanDiska jest. Mamy jakieś jeszcze pola do lutowania czegoś tam, jakiegoś gniazda połączenia. Może, nie wiem. To była też fajna rozkmina, co bym mógł tutaj na przykład podłączyć. Albo dostać się do odzyskiwania danych. No, nie wiem. Także SanDisk. To jest inny jeszcze? Nie, jestem po tej samej stronie, dobra. Jeszcze druga strona. Po drugiej stronie mamy tylko właśnie te dwie kości pamięci po 32 giga. Mnóstwo rezystorów, kondensatorów. Jakieś diody zabezpieczające. Dioda tutaj jest, o jeszcze mam tutaj jakiś układzik. 1DW74 oznaczone jako U5. RV2. To jest jakaś dioda D2, ale oznaczona jako RV2. Nie wiem dlaczego. RV1 tam jest też, być może. To wygląda jak dioda centralnie. Tutaj też mamy diodę jakąś PAG E5. Co my tu mamy? Układzik U3. Próbuję złapać, co tam na nim pisze, czy coś, ale ciężko jest. Zasłania mi tutaj już obudowa gniazda i cień pada. Też jakiś tranzystor pewnie, albo dioda. No w każdym razie tak to wygląda. Po podpięciu do tego magicznego urządzenia. Czy coś tu się dzieje? Ja sobie włączę menadżera urządzeń. Ale nic, nawet nie miga tutaj mi niebieska dioda. Stacje dysków. Urządzenia przenośne, urządzenia. Stacje dysków. Nie, nie wykryło nic. Trup. Chodzi o tego SanDiska, nie? Tutaj żadnej diody nie ma. Dobra, odpinam go. To jest SanDisk, czyli sobie na bok położę. No i ostatni, ten Lighton. Zobaczymy sobie Lightona. Obudowa, kurczę, pancerna. Aluminiowa. Serio mówię, gdyby to tak gdzieś leżało, to bym nawet nie pomyślał, że to jest dysk twardy, tylko może jakieś lustereczko. Czy coś w tym stylu. Taki jakiś bardziej gadżet damski. Dobra, cztery śrubki, Lighton. Też prosto. Dobra, i mamy płytkę. Płytkę już, na której widzę, że są dwie kości pamięci. Po drugiej stronie co jest? Też dwie kości pamięci. I tak samo, kontroler. I
pamięć DDR3 na tym Lightonie. Powiem wam, że tak teraz jak sobie troszeczkę to rozkminiam i patrzę tak na to już jakby z troszeczkę szerszej perspektywy, to można rozkminić te dyski twarde, tylko to jest ciężki też temat, bo trzeba mieć też troszeczkę sprzętu do tego, żeby to porobić, na przykład wlutować taką kość pamięci i ją wlutować. To też nie jest łatwe, bo to trzeba mieć, kurde, naprawdę dobrego skilla. Ale tu mamy oznaczenie tego, sobie obrócę w drugą stronę, żeby to było bardziej czytelne. SK Hynix, czyli Hynixa pamięci, H27, QE, GL, UD, B8R. Tak, takie ma jedna oznaczenie, a druga ma takie same, H27, QE, GL, UD, B8R. Identyko. Tutaj mamy jeszcze jakieś ukryte jakby informacje, nie? Dobra. To jest od strony tej bardziej zaavansowanej. Tu widać, że U7 nie wlutowali nic. Tutaj też mamy jakieś złącza. 1, 2. Dobra. Staram się teraz pokazywać, jakie mają oznaczenia. O, kontroler SM2246N GAA P41 G9200 TW Taiwan 1D. A tym razem fabryka 1D, nie 4D, tylko 1D. No i DDR3 pamięć. DDR3. Z tej strony postaram się pokazać o oznaczeniu 1543 NT5C B6 4M 16 FP myślnik DH 54 10 8 W 0 EF 7 Taiwan. Tak wygląda DDR3. Staram się zajrzeć, ale może od innej strony, jakbym od tej spróbował. Chwila, w ten sposób ją złapię. Gdzie jest ta DDR3? Tutaj. Ojej, ciężko, ciężko. Trzeba by mocno naprawdę doświetlić to. Nie, nie, nie zajrzę tak bardzo łatwo. Dobra, zobaczmy sobie może jeszcze inne elementy. VJ5TA U4. Ile? 16 wyprowadzeń. Tutaj mamy jakiś 0AH. Znowu mamy QV5VB. Ten mały taki tutaj. A tego tutaj co to jest? SAP jakiś. 6 nóżek. No i kwarc mamy jakiś T500M i 50, czy jakoś tak może. Czekajcie, może jakbym go ustawił w ten sposób. Gdzie ten kwarc? T500 MI50 to jest ten kwarc. Q1 to jest 3S5U. Jakiś tranzystor. Plus. Chyba jakaś dioda.
Nie wiem, co to jest, ta E05. Chyba dioda. No i dobra, co mi zostało? Teraz to mi zostało jakoś spróbować je naprawić. Oczywiście nie wierzę w to, że mi się uda, bo wiem, że to jest temat mega, mega trudny i trzeba wiedzieć dużo rzeczy na temat dysków twardych, jak one działają i tak dalej. A w internecie powiem wam, że jest bardzo, bardzo, bardzo mało informacji na temat napraw dysków, żeby ktoś tak na przykład pokazał fajnie, że a słuchaj, weź podłącz go do zasilania, sprawdź na przykład jakie są napięcia na tych pinach, potem gdzieś sprawdź jakie ma zasilanie taki element albo taki element. No jest mało, mało informacji na temat takiego czegoś. Szkoda. Jak nauczę się więcej na ten temat, to postaram się przekazać tej trochę wiedzy innym. I co, na tym zakończę drugą część. Trzecia część myślę, że będzie już chyba bardziej taka właśnie, by było z rozkminienia naprawy. I tu zastanawiam się, czy wrzucać pojedyncze filmiki już na temat jednego dysku, jak go rozkminiamy na części pierwsze, próbujemy go naprawić. Czy zrobić jakąś taką trzecią część podsumowującą, czy udało mi się w ogóle jakiś dysk ożywić. Z tego to najbardziej działa ten Lightona dysk. Jest wykrywany, ale po chwili jakby gubi się. I co wam powiem? No, nie wiem co, o co chodzi właśnie z czymś takim, czy są uszkodzone pamięci. Czy kontroler, czy może DDR3, czy może jakiś tutaj układzik jest, albo element wadliwy, który powoduje takie działanie. Ale ja myślę, że to jest chyba bardziej pamięć uszkodzona, która go wykrywa i potem rozłącza. I to tyle. Chyba to będzie na tyle na drugą część. 32 minuty. Tak, długo. 32 minuty. Także jak widzicie, zobaczyliście sobie wszystkie te dyski, jak wyglądają po rozkręceniu. Też jakaś ciekawa informacja. I to tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.